Cześć, witajcie. Roli z tej strony, portal Sega Sky wita was ponownie. Dzisiaj będziemy sobie grać ponownie na konsoli Sega Saturn. Będziemy sobie grać dość nieznaną grę. Zaraz zobaczycie jaką. Od też mi się wydaje, że dość kultowej firmy, jeżeli chodzi o miłośników roleplay. No, zdradzimy tą tajemnicę, czy nie zdradzimy? Będzie to tytuł Shiroki Mayo, Legend of Heroes. Dość problematyczny był zakup tego RPGa. Jak się okazuje, ceny dość skoczyły w górę. Na szczęście tam udało się jakoś troszkę na tym zaoszczędzić, ale gra jest dość trudna, jeżeli chodzi o zdobycie jej na rynku japońskim. Zaraz sobie przejdziemy dalej, bo nie pamiętam, czy było intro. Troszkę kiedyś pograłem, ale też nie przechodziłem dalej. No to po prostu, że grałem w inne gry na Saturnie. No i mamy intro, pięknie animowane, zaczynamy. Jak widzimy, o to, że się nawet postarali, zrobili fajne intro. Też bardzo dobrej jakości, jak na Saturna. Czy szykuje się fajna przygoda? No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja was zapraszam do gry. Jako ciekawostkę powiem wam też, że samo opakowanie zawiera dużą mapę świata gry oraz po drugiej stronie listę przedmiotów. Gra niestety jest w języku japońskim. Może doczekamy się tłumaczenia na język angielski. Tym bardziej, że scena troszkę się ruszyła po tłumaczeniu Sakura Wars. A jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa gra. Zresztą zaraz sami zobaczycie. Wizualnie, jak i dźwiękowo zachęca do gry. Śliczna grafika 2D, jak widzicie. To wiadomo, Saturn nie miał sobie równych, jeżeli chodzi o tamte czasy. Jedziemy dalej. Postaram się jak najszybciej przeskoczyć dalej, żebyśmy chociaż zobaczyli walki, które są, można powiedzieć, turowe bardziej. Widzimy wszystkie ruchy 2D, bitmapy są naprawdę dopieszczone. Mama, która właśnie myje naczynia, ta szuflada wysuwana, no naprawdę fajnie to wygląda. Widać, że autorzy włożyli dużo pracy. Ktoś sobie puścił pozytywkę. Szkoda, że takie gry właśnie nie trafiały na rynek europejski, bo wydaje mi się, że skutecznie zachęcałyby też do kupna konsoli Sega Saturn. Mieliśmy oczywiście parę świetnych RPGów, ale zawsze mogło być tego więcej, tym bardziej, że w Japonii dla fanów roleplayów nie żałowano czasu i ilości, którą poświęcali producenci w produkcję tego tytułu. Nasz drugi chyba główny bohater.
No musi mieć to, jak to wiadomo, na samym początku gry zawsze przejść troszkę tego standardowego gadania. Przygoda jest na dwóch płytach, to też ważne. Więc nie zapowiada się krótki epizod. Tym bardziej, że seria Legend of Heroes do tej pory jest wydawana i cieszy się bardzo dużą popularnością. Sam Falcon też bardzo. O, no i już mamy możliwość chodzenia. Tu jak widzimy mam menu, zobaczmy. Ekwipunek, statystyki. I zapis ostatni pamięci konsoli Sega Saturn. Przedmiotów nie mamy. Co my tu jeszcze mamy? Aha, pod literką B jest menu, a pod literką A na klawiszach pada jest bieg. Sprawdźmy, czy jest coś poukrywane na takich miejscach, bo to też jest ważne dla mnie w przypadku gier RPG. A, to B będzie mi się mylić cały czas z tym biegiem. Z inną grą po prostu mi się myli. No dobra, to wychodzimy. O, proszę bardzo, jakaś liczna grafika, 2D. Poganiamy się teraz. Komuś się zakręciło w głowie. No nie, już od razu taki pierwszy fajny gadżecik. Związany z konwersacją. Chyba, że atakuje dzik. Ktoś lubi biegać. O, i mamy pierwszą walkę, bardzo fajnie. Czy mamy tu jeszcze jakiegoś specjala? Nie wiem. Aha, i obrona, przedmiot i standardowe uderzenie. To na początku gry pewnie dlatego jest troszkę mniej rzeczy. Jak widzimy, walka jest dynamiczna, postacie zmieniają się miejscami, coś ale Grandia. Szarżuje. No. Robi się ciężko. Nasz Heroes też już zaczyna odczuwać zmęczenie. No, to zostaną mi jeszcze dwa uderzenia. Hej! A, mam przedmiot. Dostałem przedmiot od niej. Dzięki Bogu. O, efekty też są bardzo ładne. No powiem wam szczerze, że gra może się podobać.
Pat prosiak. No i mam pierwsze punkty doświadczenia. Dziczek leży. Grzeczny był. Albo śpi. Będzie potrawka i obiadek. O, nie mamy już, widzę, zespół. Tak jest. No dobra, tutaj idziemy troszkę coś jeszcze pozwiedzać miasteczko. Ale widzę, że chyba nic nie jest nigdzie poukrywane, a szkoda. Kiedy ty tam, kolego, podglądasz? Coś z przedmiotami jakby? Tak, można coś kupić. Zobaczmy, co oni tu mają. Aha. Trochę drożyzna, wszystko, nie mam nic. Zero pija mam. Więc nic nie kupię. Tak wygląda. Ejku, dobra. No się nie zaczepiaj. Bo nawet weszedłem sobie w miejsce, które się coś dalej dzieje ze scenariuszem, z tego wynika. No, dalej, dalej. Gra graficznie spokojnie według mnie mogłaby stawać w szranki z właśnie na przykład Albert Odyssey. Bo grania to troszkę inny poziom ze względu na to, że tam była grafika 3D. Ale tutaj tak naprawdę kawał dobrego kodu.
jeżeli chodzi o grafikę. No i gdzieś widzę, się pozbyłem mojej koleżanki. No szkoda. No cóż, trzeba będzie chyba ją gdzieś też namierzyć. Jeszcze pójdę tutaj, zobaczę co to jest za sklepik. Z ciekawości, aha, nic nie sprzedaje. O, i znalazła się nasza tajemnicza koleżanka. To jest chyba ona. Tak jest. O, ale nie chcę tutaj coś dalej ze mną iść. To ciekawe. No dobra, to nie, to nie. Łaski bzy. Odskoczę wszystkich. No, tu jakiś ziomalek jeszcze dziwny. Daj go bre. No, coś pilnuje, jakieś drogi dalej. Nie można przejść? Chyba trzeba gdzieś ruszyć scenariuszowo. Dalej. Swojej chatki. Może coś u mnie? Też nie? O, ale jakby obiad był. Nie mogę już zjeść nic? Taki apetycznie wygląda z tego. A, tak myślałem. Od razu zauważyłem ten zakryty, syto stół. Zobaczymy, co będzie po obiadku, czyli troszkę on to z samego scenariusza, początki, jeżeli byście się pogubili, aczkolwiek jest o tyle niedużo osób do porozmawiania, że można przejść dalej. Dobra, nie przeszkadzam. Ktoś się próbował zakraść do wioski wieczorem. Czyżby jakaś trupa przyjechała na jakiś pokaz? Muzyka jest naprawdę bardzo przyjemna. Kiria! O! Gomenne, Chris. Sekkak mukae ni kite kureta no ni. Ima okita tokoro na no yo. Yappari. あら、素敵な服ね。とてもよく似合ってるわ。
お母さんが作ってくれたの。こんな大事な日にまで寝坊するとは、大物なのか、ただ抜けてるだけなのか、どっちかだよな。おはよう、クリス。おはよう、じゃないわよ。旅に出てもこんなだったら置いてっちゃうからね。ほら、ちゃんとして。Troszkę wam powiem, że niedobrze ze sobą audio dialogi. Będzie problem z ich przetłumaczeniem, jeżeli ktoś się będzie kiedykolwiek chciał zabrać za tą grę. No, audio dialogi to dość problematyczna sprawa, a napisów nie ma. Znam to z własnego projektu, przy którym aktualnie jeszcze siedzimy i to dość długo już. Blue Submarine number 6. Widzę, że tutaj też może być ten problem podobny. Nie ma tego na pewno dużo, ale jednak było. No i mamy wstawkę filmową. No proszę, jaka pani zgrabna i powabna. さて皆さん、お待たせしました。私が一番お気に入りのバラッドを歌います。お聴きください。おーい、シャーラー！見ろ見ろ！銀の探検は手に入れたぞ！え？銀の探検だって？それって、私たちが持っていくはずの？W wiosce tak coś kojarzę po twarzy。この盗賊！何のために私の物に突きつけてたと思ってんのよ！逃げるんだよ！じいさん、何ボート使ってんのさ！だから早く逃げないと！あばよ、じいさん！やれやれ、人騒がせな連中じゃのう。おーい、忘れもんじゃぞーい！待てどうしたんじゃ？待て、zaczekajcie。ちいやいや、ラップじいさん、それは。いや、実はな、あの若造の隙を見て、とっさに奪い取っておいたんじゃよ。襲いかかってきた若造の胸ぐらをこう、ムンズと掴んでたな、背負い投げ。Kurczę, już gramy 22 minuty, całkiem sporo. そこへとどめの一撃を食らわせて。No, jeszcze troszkę, myślę, że z przyjemnością oglądamy razem wspólnie tą grę i towarzyszycie mi przy gameplayu. Nie chcę tego przesuwać dalej, bo to jednak zawsze coś, jakaś ciekawostka dodatkowa do obejrzenia tym razem. Tym bardziej, że sama animacja jest naprawdę bardzo dobrze też przygotowana i w wysokim standardzie, jeżeli chodzi o kodek filmowy. O! Żegnamy się. Czyżbyśmy gdzieś wyruszali? Przygodę czas zacząć? Chyba tak. No cóż, świat czeka na nas. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A z tego, co widziałem na mapce, jest dość spory. Filmiki też pewnie zajmują dodatkową ilość miejsca i stąd pewnie te dwie płyty, przygoda na dwóch płytach. No dobrze, zobaczymy, co będzie dalej. Znowu mówione dialogi, niedobrze. I wasze tako to ga arunja. Ara, nani kashira? Dewa, kore kara junrei no tabi ni deru 若きジュリオとクリスに、このわしから一言だけ心構えを。一言で済むのかな。何をごちゃごちゃ言っとる。いいか、二人ともよーくお聞き。
村を一歩出たらお前たちはいろいろなことに出会うじゃろう。いいこともあれば悪いこともある。じゃがたとえ悪いことにぶち当たっても暗い顔なんかしてはならんぞ。また悪いことが起こるんじゃないかとビクビクしていたら災難の方から寄ってくる。物事は良い。No, panie, ale żeś się rozgadał. Wakatawa? No, zrozumieliśmy. O maj ni, watasu mono ga ale. Uri, mutte iku ga ii. O, to się dostaniemy. Kore, rappu jii-san no daiji na tsue janai no? Nani? Wasi ga mutte ite mo mono hoshi za ogari ni shika na. Czyli nasza towarzyszka będzie używać magii z tego wynika. Arigato, rappu jii-san. Dziękujemy. あんまり村長さんを困らせちゃダメだよ。いっぱしの口を聞きよって。道中気をつけて。Tak podejrzewam po tym elemencie. No wygląda mi to jakaś na różdżkę, więc takie mam wrażenie. O, nie mogę wrócić do miasta. A niech to. Czyli mamy tutaj troszkę chyba liniowość. No jeszcze poleatam sobie po lokacji. Pobiegam, zobaczymy czy trafię jeszcze na jakąś walkę i będziemy powoli kończyć transmisję. Mam nadzieję, że gra wam przypadła do gustu, mi bardzo. Jeżeli lubicie roleplaye, RPG stricte tego właśnie japońskiego rodzaju, będziecie myślę, że bardzo zadowoleni. Lubimy się żegnać, tak. Pod górkę widzę, że rzeczywiście mieli ciężko, no ale my chyba będziemy jechać dalej już, no. Że kret trochę porył, na szczęście. Lokacja nie jest jakaś bardzo skomplikowana. O, no to będziemy mieli walkę. No to zróbmy jeszcze tą walkę. I transmisja będzie dobiegać powoli końca, bo już gramy dość długo. A nie chciałbym też tutaj was bardzo przynudzać. Tu widzę, że mamy odnowę i jakiś czar. No dobra, to jest odnowa życia jak coś. Widzicie? Heal. A to jakiś atak będzie. Zobaczymy. Rój. Ten dzik wygląda na solidniejszego, to jest większy, więc skupiamy się na nim. Jest jakiś mały, o, malutki prosiaczek. Widzę, że ataki bronią białą to gry są bardzo słabe.
ale widzicie, że zużyłem dość sporo magii już od razu tym czarem, więc no niestety nie poszaleję za mocno. To dobrze rozegrałem, bo nie mam już na odnowę. Ale myślę, że zaraz powinien paść. No i niedobrze się dzieje. Jak po tej serii się nie będę musiał się teraz leżeć magią. W końcu padł. Dobra, teraz to sobie damy radę. A dlaczego uciekli? Patrzcie, no walkę można było na dwa sposoby, widzę, z tego rozegrać. Ciekawe. I mamy poziom drugi, fajnie. Naprawdę mnie zaskoczyło. Tego się też nie spodziewałem. Biegnę. Co jest? Gdzieś dobiegłem? No. Aha, proszę, widok zmieniony, fajnie. No ta gra jest naprawdę fajna, no kurczę, no. Pograłbym naprawdę, wam powiem szczerze, że dłużej, ale... No jak mówię, nie chcę was tutaj bardzo przynudzać, tym bardziej, że już transmisja trwa dość sporo czasu i wiem, że też nie lubicie oglądać za długo. Ale to jeszcze przejdziemy ten kawałek, bo... O, most jest urwany. Czyli nie przejdziemy. No trudno. Dobrze, no to w takim razie kończymy. Ja wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zachęciłem was do kupna tej gry. Legend of Heroes okazuje się bardzo przyjemnym, bardzo ładnym RPG-iem. Widzicie, to już postacie się z wami żegnają, też już zaczynają ziewać. Więc będziemy też powoli uciekać. Trzymajcie się w takim razie ciepło. Zachęcam was jeszcze raz do kupna tego dzieła od Falcomu. No to naprawdę kawał solidnego kodu, solidnej roleplayowej przygody. I warto naprawdę w nią zainwestować, jeżeli macie możliwość. Ewentualnie poszukujcie na internecie, ewentualnie nawet próbujcie emulować. Emulacja też nie jest zła, wiadomo. Z konsolami i z grami jest coraz ciężej w aktualnie już obecnym roku 2020. No trudno, to w takim razie żegnamy się, trzymam. Jeszcze raz was pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie o subskrypcji naszych kanałów na YouTubie, na Twitterze i nie odwiedzania oczywiście portalu Sega Sky. Pozdrawiam was, cześć!